Witam serdecznie Państwa. Czy mnie słychać dobrze? OK? No. Witam serdecznie Państwa. Kazimierz Szafranek, Fundacja Zdrowie i Życie. Od dzisiejszej audycji zaczniemy poszczególne cykl wykładów, będzie cykl audycji dotyczących zasad zdrowia. I dzisiaj rozpoczniemy od pierwszej zasady zdrowia, a mianowicie od pierwszą zasadą zdrowia, to jest zdrowy kręgosłup. Kręgosłup jest podstawą, na której utrzymuje się wszystko, z czego składa się ciało człowieka. Bardzo często w czasie gwałtownych ruchów występuje minimalne zwichnięcie kręgów. Mięśnie wokół zwichniętego kręgu stają się sztywne, a to przeszkadza kręgowi wrócić na swoje prawidłowe miejsce. Czasami najlepsze badania nie są w stanie wykryć minimalnych zwichnięć, które powodują powstawanie pozornie niezwiązanych z kręgosłupem dolegliwości. Tak jest w przypadku zdjęć rentgenowskich, na których nie będą widoczne żadne zmiany w kręgosłupie. Spróbujmy popatrzeć na siebie i uważnie stojąc przed lustrem. Jak wygląda nasz kręgosłup? Czy nie pojawia się u nas gard? Czy brzuch jest wypięty do przodu? Czy nie męczą nas bóle w plecach? Niestety, u większości osób występują te wszystkie objawy. Ból w plecach i wypięty brzuch to konsekwencja słabych mięśni pleców. Z wiekiem mięśnie osłabły, głównie z powodu spania na miękkim materacu, braku ruchu, nieprawidłowego odżywiania się i w konsekwencji nadwagi. Większość ludzi ma już tak dobrze zwyrodnienia kręgosłupa, że na ich zlikwidowanie potrzeba jest cierpliwość i czas. Bóle nie ustępują, jakbyśmy tego chcieli. Muszę Państwa pocieszyć, że to wszystko można i da się naprawić. Przede wszystkim należy wypracować w sobie przyzwyczajenie bycia zdrowym. Zrozumieć, że jest się gospodarzem swojego ciała. Aby kręgosłup był zdrowy, powinniśmy spać na twardym materacu, twardej poduszce i wykonywać odpowiednie ćwiczenia. Dlaczego korzystne dla zdrowia jest spanie na twardym materacu? A to dlatego, że 1/3 swojego życia człowiek śpi. W czasie snu jego mięśnie rozluźniają się, napinając ciało nieświadomie. Ruchy te różnią się od wykonywanych w ciągu dnia. Potrzebują minimalnej ilości energii i dlatego sen jest najlepszym czasem na rehabilitację kręgosłupa. Materac, na którym śpimy, powinien być na tyle twardy, na ile można to wytrzymać bez ryzyka zaburzenia snu. Spać powinno się równo na plecach. Ręce powinny być ułożone wzdłuż ciała, a nogi rozluźnione. Kiedy ciało znajduje się w takiej pozycji, jego waga rozkłada się równomiernie na powierzchni łóżka. Mięśni są maksymalnie rozluźnione i wszystkie zwichnięcia kręgów, które mogły wystąpić w ciągu dnia, lekko się prostują. Serce ma w tym momencie minimalne krążenie.
lekko pompuje krew, co powoduje lepsze krążenie. Z kolei lepsze krążenie krwi ułatwia pracę w wątrobie, która łatwo wtedy wyrzuca z organizmu szkodliwe toksyny. Dobra praca wątroby powoduje lepszą przemianę materii i dlatego bez żadnej diety po 2 miesiącach spania na twardym materacu nasza waga spadnie od 3 do 5 kg, a różne dolegliwości związane ze zdrowiem znikną. Do tego należy dodać, iż śpiąc przez pierwsze dni na twardym materacu, będziemy odczuwać bóle mięśni i kręgosłupa. Natomiast od chwili, kiedy zniknie zwichnięcia kręgów, bóle ustąpią po około 10-14 dniach. No, powiecie Państwo, kto tak śpi, jak Państwu tu przed chwilą przekazałem? Jest to przecież mordęga dla organizmu. Jesteśmy przecież przyzwyczajeni do wygód. Śpimy w puchach, ale mimo to warto spróbować. Namawiam Państwa do tego, bo to działa. Będzie to odpowiednia rekompensata za dolegliwości kręgosłupa. Są tylko 2 miesiące na próbę. Chcąc być jednak zdrowym, powinniście ten sposób spania potraktować jako nasze przyzwyczajenie i spać na twardym materacu przez całe swoje życie. Śpiąc na... Dlaczego szkodliwe jest spanie na miękkim materacu? Śpiąc na miękkim materacu, kręgosłup nie jest w stanie rozluźnić się całkowicie, co powoduje większe zwichnięcia kręgów. Udowodniono naukowo, że jeśli kręgi piersiowe rozkładają się równomiernie w poziomie, wątroba pracuje efektywniej. Natomiast spanie na miękkim materacu powoduje, że kręgi zawsze obrazują wygięcie, co mocno pogarsza pracę wątroby. Wątroba to, jak wiemy, jest chemiczne laboratorium naszego organizmu. Od pracy, której zależy jakość naszej krwi, a dobra jakość krwi to zdrowe zęby, włosy, paznokcie i skóra między innymi. Dlaczego korzystne jest spanie na twardej poduszce? Poduszka, na której śpimy, powinna być twarda, niska i niewielka, mała. Osoby, które przyzwyczajane są spać bez poduszki, powinni podkładać sobie pod kark wałek, na przykład skręcony z ręcznika lub twardy jasiek. Twarda poduszka podtrzymuje normalny stan przegrody nosowej. Każdy wie, że przy zemdleniach, utracie świadomości, alkoholowym zatruciu zaleca się powąchać watę zmoczoną w amoniaku. Skutek jest natychmiastowy. Przegroda nosowa jest odpowiedzialna za fizjologiczną równowagę wszystkich organów naszego ciała. Dlatego łatwe oddychanie przez oba nozdrza jest bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ludzie chorzy często liczą na operację, jako na panaceum, na wszystkie dolegliwości. W Stanach Zjednoczonych wykonuje się około, nawet już ponad 200 tysięcy różnych operacji u chorych z zespołem bólowym krzyża. Połowa z nich nie przynosi żadnej poprawy, czyli praktycznie jest niepotrzebna. Operacja polega na usunięciu zniszczonego dysku, ale usunięcie jednego dysku może spowodować konieczność ponownej operacji i usunięcia następnego z odcinkowym usztywnieniem kręgosłupa.
Należy pamiętać, że operacja usuwa przyczynę ucisku na nerwy, na struktury nerwowe, ale nie usuwa przyczyny zniszczonego samego dysku. Operacja to ostateczność, kiedy zawiodą wszystkie metody zachowawcze. Jeśli zaniedbujemy kręgosłup na co dzień, musimy liczyć się z faktem, iż raczej prędzej niż później ból przekroczy granicę naszej wytrzymałości. Dopiero wtedy znajdziemy czas, nawet mnóstwo czasu na leczenie. Czy nie lepiej poświęcić odrobinę czasu na profilaktykę? Profilaktyka jest najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów z kręgosłupem. Oto kilka przykazań dotyczących kręgosłupa. Pierwsze przykazanie. Należy cały czas obserwować siebie, chodzić prosto, stać prosto, siedzieć prosto, brzuch powinien być wciągnięty, plecy wyprostowane, a głowa uniesiona lekko w górę. Drugie przykazanie. Siedząc nie należy nigdy zakładać nogi na nogę, ponieważ pod kolanami znajdują się dwie arterie, tętnice, ucisk których powoduje naruszenie ogólnego krążenia krwi. A co my widzimy, oglądając telewizję, prawda? A zwłaszcza jak kobiety siadają, zakładają nogi na nogę. Mężczyźni również robią to samo. Trzecie przykazanie. Przyzwyczajenie siadania z nogą założoną na nogę z wiekiem powoduje bóle w kręgosłupie i mięśniach nóg. Powoduje żylaki i choroby naczyń krwionośnych dolnych kończyn. Czwarte przykazanie. Nie podnoś ciężarów w pozycji stojącej. Mniej obciążysz kręgosłup, jeśli uginasz kolana. Piąte przykazanie. Wzmacniaj mięśnie brzucha. Odciążają one kręgosłup co najmniej o 20%. I kolejne przykazanie, szóste. Ciężar rozkładaj zawsze na oba ramiona. A my, już teraz się troszkę to zmienia, wysyłając dzieci do szkół, jak nosiły teczki w ręcach, to w jednej ręce i te barki, prawda, skrzywione. Dzisiaj już mamy nieco lepsze, bo zakładamy plecaki i jest to zdecydowanie lepsza sprawa niż torby. Do zestawów ćwiczeń, których wykonywanie pozwoli na utrzymanie dobrej sylwetki i likwidację bólu w kręgosłupie, myślę, że wrócimy w kolejnej którejś z audycji. Życie to jest ruch. Fizyczne obciążenia są niezbędne dla naszego organizmu do prawidłowego funkcjonowania serca, mięśni, układu krwionośnego, do wydalania odchodów i toksyn, jednym słowem, do zwiększenia możliwości rezerwowych całego organizmu. Musimy pamiętać o tym, że wzdłuż naszego kręgosłupa przebiega główna arteria energetyczna, po której energia pobierana ze środowiska naturalnego rozchodzi się po całym ciele. Aby organizm dobrze przyswoił tę energię, trzeba się dużo ruszać. Ruch jest pożyteczny dla wszystkich, młodych i starszych. Szczególnie chory organizm potrzebuje dużo ruchu. Chory organizm wymaga obciążenia kilkadziesiąt razy większego niż organizm zdrowy. Ci
którzy cierpią na schorzenia serca, układu krwionośnego, źle znoszą zmiany ciśnienia atmosferycznego, mogą przy pomocy regularnych ćwiczeń tak wytrenować organizm, że nie będzie on źle reagował na burze energetyczne, zmiany ciśnienia atmosferycznego, promieniowania słonecznego i tym podobne. Człowiek powinien zrozumieć jedną prostą zasadę, iż prowadząc aktywny tryb życia, nie tylko chroni się swoje zdrowie, ale również może pozbyć się wielu chorób, co zazwyczaj przeszkadza nam zażywać dużo ruchu. Sądzę, że nasze zwykłe lenistwo, tak, proszę Państwa, nasze lenistwo. Spróbujcie Państwo zmienić Wasz dotychczasowy sposób myślenia. Stereotypowe powiedzenie "z niczym nie mogę zdążyć, brakuje mi czasu". Przekonajcie samych siebie, że ruch to pożywienie dla Waszych mięśni, organów wewnętrznych, mózgu, pożywienie, bez którego Wasz organizm słabnie, choruje i starzeje się. Uzdrawiający chód. To wszystko w ramach kręgosłupa. Chód bardzo słusznie nazywa się królową ćwiczeń fizycznych. W żadnych innych ćwiczeniach nie osiąga się takiej harmonii pracy mięśni i krwi, jak w chodzie. Chód wcale nie wymaga specjalnego ubioru, sprzętu. Można go uprawiać w dowolnym czasie, w każdą pogodę. Codzienny spacer, chociaż 1 do 3 kilometrów, to wspaniały stymulator mięśnia sercowego i układu krwionośnego. Najlepiej uprawiać spacery po lesie lub parku. Podczas zajęć uzdrawiającego chodzenie jest ważne, aby odciążenie nie spowodowało zmęczenia. Po takim chodzeniu powinniście Państwo odczuwać lekkość i rzeźkość. Obciążenie w czasie zajęć z uzdrawiającego chodzenia zwiększajcie stopniowo. I muszę przyznać, że wiele osób widać chodzących z kijkami. Wspaniałe są te kijki. Obciążenie przy uzdrawiającym chodzeniu dla osób ze znacznymi zaburzeniami w stanie zdrowia jest następujące. Przez 1 do 3 miesięcy odbywać spacery wolnym krokiem po 20 do 30 minut dziennie. Dwa razy nawet dziennie, przepraszam. Od 3 do 6 miesięcy zwiększamy sobie dawkę potem. Od 1 do 3 kilometrów szybkim krokiem. I dalej zwiększamy sobie dawkę. Od 6 do 12 miesięcy, od 4 do 10 kilometrów codziennie. Uzdrawiający bieg. Uzdrawiający bieg wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, obniża cholesterol, normalizuje przemianę materii, reguluje ciśnienie, poprawia pracę układu żołądkowo-jelitowego, wzmacnia kręgosłup, mięśnie i stawy. Bieg to jeden z najlepszych środków podwyższenia odporności organizmu na różne infekcje. Wspaniały czynnik pozwalający osiągnąć młodość i zdrowie. Warunek jest jeden. Przy uprawianiu biegu należy uwzględnić możliwości i specyfikę swojego organizmu,
czyli należy stosować główną jego zasadę, a mianowicie zasadę stopniowego zwiększania obciążenia. Wiele osób zaczęło biegać nie po to, by uzyskać zdrowie, ale po to, by szybko zrzucić zbędne kilogramy. I wtedy niewytrenowany, zanieczyszczony organizm może otrzymać zbyt dużą dawkę obciążenia i nie wytrzymać. Człowiek powinien starać się wyrobić nawyk umiarkowania, to znaczy powinien przestrzegać umiarkowania we wszystkim, również w jedzeniu, piciu i wysiłku fizycznym itd. Uzdrawiający bieg należy przestrzegać, w uzdrawiającym biegu należy przestrzegać pewnych zasad, żeby zyskać rzeźkość, młodość i zdrowie. Oto one. Dopasujcie odpowiednie obuwie. Nie może być ono za ciasne, ani też za luźne. Lepiej jest biegać po ziemi lub trawie, amortyzują bodźce wspaniale, to wzmacnia mięśnie i stawy. Nie biegajcie Państwo jednak po asfalcie. Nie radzę. Bo biegając po asfalcie uszkodzicie sobie Państwo stawy, co z czasem może doprowadzić do zapalenia stawów. Jeśli wcześniej nie trenowaliście, to przebiegnijcie najpierw 30-60 metrów. Łączcie bieg z chodem. Należy biegać lekko, swobodnie, maksymalnie rozluźniając mięśnie i maksymalnie skracając krok. Żeby lepiej się spocić, a przez to oczyścić organizm, należy biegać w ubraniu. Powtarzam, w ubraniu. Po biegu natomiast należy poleżeć przez okres połowy czasu, który został spożytkowany na bieg. Jeśli biegaliśmy pół godziny, to 15 minut odpoczywamy. Nogi należy wtedy ułożyć powyżej poziomu serca, aby dać sercu wypocząć. Kiedy biegać? Biegać możemy wieczorem, 2-3 godziny po jedzeniu, a kolację zjadamy około 5 godzin przed snem. Bieg zawsze powinien przynosić radość, a nie zamieniać się w ciężką, monotonną pracę. Starajcie się Państwo biegać w samotności. Stan zdrowia i przygotowanie fizyczne są u każdego człowieka różne, czyli są indywidualne. W grupie rozpoczynające mimo woli zwiększa tempo biegu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie drugiego. Czyli najlepiej jest biegać w samotności. Zrobimy teraz chwilę przerwy i po przerwie wrócimy do programu. Witam Państwa po przerwie i kontynuujemy temat pierwszej zasady zdrowia, zdrowy kręgosłup. Wracając jeszcze do uzdrowienia, uzdrawiającego biegu, przepraszam, to chciałbym powiedzieć, że powinniście biegać Państwo nie codziennie. Co drugi dzień, to daje wtedy maksymalny, uzdrawiający efekt w organizmie. Chodzenie boso. W odróżnieniu od wszystkich ssaków żyjących na ziemi, tylko człowiek chodzi na dwóch nogach.
Nie jest to wcale przypadek, ponieważ człowiek przedstawia sobą baterię, bieguny, której są przeciwstawne. I tak, górna część ciała i głowa posiadają ładunek dodatni, a dolna część i nogi ładunek ujemny. Z kosmosu otrzymujemy energię dodatnią, a z Ziemi ujemną. Im większa wymiana energii będzie następowała, tym odporniejszy i zdrowszy jest nasz organizm. Człowiek może otrzymywać energię z kosmosu za pośrednictwem prawidłowego oddychania, hartujących zabiegów wodno-powietrznych i pożywienia roślinnego i dlatego powinien dążyć do maksymalnego kontaktu ciała z wodą i powietrzem. Energię z ziemi można głównie uzyskiwać przez gołe stopy. Hipokrates już pisał, że najlepszym obuwiem to brak obuwia. Jak obliczyli specjaliści w naukowych laboratoriach na całym świecie, na stopach znajduje się 72 tysiące zakończeń nerwowych, stąd chodzenie boso jest naturalnym masażem stóp, który, jak teraz powszechnie wiadomo, korzystnie wpływa na pracę organów wewnętrznych. Z chwilą pojawienia się obuwia zmniejszył się kontakt organizmu ludzkiego z ładunkami elektrycznymi Ziemi. Właśnie na tym polega głównie jedna z przyczyn takich rozpowszechnionych chorób jak bóle głowy, rozdrażnienie, nerwice, choroby wieńcowe, predyspozycje do szybkiego męczenia się i wiele innych. Często widzi się na ulicach żebrzące małe dzieci rumuńskie. Lekko ubrane, przeważnie chodzą boso w deszcz i mróz. Taka choroba jak grypa lub przeziębienie nie dotknie ich nawet wtedy, kiedy wszędzie panuje epidemia grypy. Nasi pradziadowie i dziadowie nie nosili modnych i pięknych butów na sztucznej podeszwie. Większość swego życia chodzili boso i dzięki temu byli bardziej wytrzymali i zdrowsi niż my. Jeśli będziemy codziennie pod strumień zimnej wody podstawiać na przemian stopy na 10 do 15 sekund, najlepiej to robić nad wanną, to grypa, przeziębienie i wiele innych chorób nie będzie nam zagrażać. Ja to robię codziennie już od wielu lat. I dlatego grypa ani przeziębienia nie dotykają mojego ciała. I nie tylko. Przez kontakt gołych stóp z ziemią organizm pobiera zdrowotną energię. Chodzenie po ziemi po porannej rosie, morskim piachu czy śniegu bardzo mocno ładuje akumulator naszego życia. I tu uwaga, bóle w plecach, krzyżu, ramionach i mięśniach nóg powstają między innymi przez to, że wiele kobiet, szczególnie niskiego wzrostu, lubi nosić obuwie na wysokim obcasie i to z wąskim czubkiem. Takie obuwie gwałtownie hamuje krwioobieg w nogach, naraża mięśnie golenia i stopy na silne napięcie i szybkie męczenie się, gdyż wysoki obcas zmniejsza powierzchnię podeszwy i ogranicza ruch w stawach stopy.
W wyniku tego przednia grupa mięśni ciała rozciąga się, a tylnia ściąga się. W ten sposób czyni się gwałt na układzie mięśniowym naszego ciała. Nie ma, to znaczy ja nie mam nic przeciwko eleganckiemu obuwiu, ale żeby zrekompensować jego zły wpływ na zdrowie, należałoby polecić kilka profilaktycznych ćwiczeń, które pomogą amatorkom chodzenia na wysokich obcasach pozbyć się bólu i ociążałości w mięśniach nóg i całego ciała. Te ćwiczenia są również korzystne dla tych, którzy większą część czasu spędzają na nogach, a także cierpiących na bóle w mięśniach. I tak oto takie ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie. Proszę wziąć okrągłą drewnianą belkę, na przykład o średnicy 5-7 cm. Pociąć ją tak, by jej powierzchnia była chropowata, szorstka, nierówna i kiedy tylko jest czas wolny, turlajcie ją nogami. Najlepiej na przykład to robić podczas oglądania telewizji, chociaż telewizja również nie jest zdrowa. Drugie ćwiczenie. Proszę wziąć dwie miednice, dwie miski. W jednej zimną wodę wlać, do drugiej gorącą wodę. Nogi proszę trzymać w każdej z misek na przemian. Najpierw w zimnej, potem w gorącej wodzie po 30 sekund, kończąc na zimnej. Potem należy wytrzeć nogi i pomasować stopy i mięśnie łydek. Taki zabieg sprzyja usuwaniu zmęczenia, stymuluje naczynia krwionośne, jest wspaniałą profilaktyką przeciwko żylakom. Powtarzam, przeciwko żylakom. Kolejne ćwiczenie. Siedząc na krześle, od czasu do czasu wznosić palce stóp do siebie, wykonując obroty stopami w różnych kierunkach. Pięty w tym czasie powinny być przywarte do podłogi. I na zakończenie tych ćwiczeń chciałbym przekazać tym, którzy lekko i często przeziębiają się, najpierw powinni zacząć chodzić boso lub w skarpetkach rano i wieczorem po mieszkaniu, na przykład od 15 do 30 minut. Codziennie należy zwiększać ten czas o 10 minut, dopóki nie dojdzie się do godziny. Po miesiącu można zacząć chodzić już po ziemi, najlepiej jeśli ma się ogród, to czy w ogrodzie, w sadzie, w parku, na działce. Z chwilą pojawienia się jesiennych już przymrozków i mroźnych dni powinniśmy chodzić po szronie 30 do 60 sekund, a potem po śniegu 1 do 2 minut na boso. Po każdym takim hartującym chodzeniu wytrzeć dokładnie stopy do sucha. Niezależnie od tego, ile macie Państwo lat, zacznijcie chodzić boso i wtedy każdy dzień będzie wypełniony zdrowiem i radością. Chciałbym powiedzieć Państwu, jakie ja ćwiczenia wykonuję, jakie ruchy, jak leżę jeszcze w łóżku, przed wstaniem. A mianowicie, kiedy się budzę, to nie wstaję od razu z łóżka, tylko najpierw
mocno się rozprężam, ręce za siebie za głowę, nogi mocno wyprężone. Robię to trzykrotnie. Potem, leżąc na twardym, niewielkim zagłówku, a jest to zagłówek z łusek gorczycy, przyciskać tył głowy przez 5 sekund do tej poduszeczki i 5 sekund zrobić przerwy. I takich ćwiczeń robię 5-6. Potem, tak jakbym chciał objąć klatkę piersiową, obejmuję klatkę piersiową i również dwie ręce zakładam za klatkę, poza nawet aż na żebra i ściskam również. 5 sekund puszczam. Takie ćwiczenia wykonuję przez 5 takich ćwiczeń, 6. Potem podciągam kolana, tak jakbym chciał dociągnąć do brody. Ręce zakładam mocno, ściskam ręce na uda i przyciągam do brody, prawda? 5 sekund przyciskam, 5 sekund puszczam. Takich ćwiczeń również robię 5, 6. I wstaję nie na jedną nogę. Wstaję się zawsze dla równowagi między innymi ciała, prawda? Zawsze na dwie nogi. Mam tutaj również i przed sobą, co ja jeszcze później robię? No może jeszcze tak. Ćwiczę codziennie kręgosłup. I może tu opowiem, jeśli Państwo powiecie, że te ćwiczenia docierają do Was, to będę je przekazywał, bo jeśli nie, no to musimy pomyśleć jakoś inaczej, żeby Państwu przekazać. Ja się kładę na dywanie. Pozycja jest wyjściowa, jest taka. Na dywanie kładę się, leżę na plecach, ręce wzdłuż, jedno z ćwiczeń, ćwiczenie oddechowe. Ręce wzdłuż ciała, nogi zgięte w kolanach, stopy lekko rozstawione, oparte całą powierzchnią o podłoże. Wyprostowane ręce przenosimy w górę i za głowę. Wtedy wykonujemy wdech, ale wdychamy powietrze nosem. Ręce powracają tą samą drogą do pozycji wyjściowej. I wtedy wykonujemy wydech. I drugie ćwiczenie takie oddechowe. Pozycja wyjściowa tak jak w poprzednim ćwiczeniu, czyli leżymy na plecach, ręce ułożone wzdłuż ciała, nogi zgięte w kolanach, stopy lekko rozstawione, oparte całą powierzchnią o podłoże. Wyprostowane ręce przesuwamy wtedy, nie odrywając ich od podłoża, za głowę. Ale ciągnąc je właściwie w takim półkolu, po dywanie. Ręce powracają tą samą drogą do pozycji wyjściowej. Przedtem wykonujemy wdech, a później wykonujemy wydech. Czy, jeśli Państwo mi powiecie, że te ćwiczenia docierają do Was i Państwo będziecie mogli na podstawie mojego przekazu wykonywać te ćwiczenia, to ja będę w następnych, prawda, audycjach kontynuował te ćwiczenia. Powiem potem Wam, że co jeszcze ja ćwiczę. Codziennie ćwiczę skoki na trampolinie. Mam trampolinę niewielką. Cena takiej trampoliny jest nieduża, bo jest w granicach od 100 do 150 zł. Można kupić to w marketach sportowych. I wykonuję skoki na tej trampolinie.
takich skoków wykonuje, prawda, do 200, wtedy między innymi również nasze tętno przy takich skokach, nasze tętno wzrasta prawie o 100%, bo nasze tętno przeciętne to jest, wynosi około 70 uderzeń na minutę, a ja doprowadzam do takiego momentu, że moje tętno jest, można to zmierzyć nawet zwykłym zegarkiem, który ma sekundnik, 140 uderzeń na minutę. Oczyszczają się znakomicie węzły, między innymi chłonne. Wspaniała, to jest wspaniałe ćwiczenia dla organizmu. Robię to codziennie. Na zakończenie chciałbym Państwu przypomnieć, że do mnie można pisać również maile. Kazimierz.szafranek, małymi literami wszystko, @radiobc.pl. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia, właściwie do usłyszenia w następny poniedziałek. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.